Rozlew krwi w pobliżu bramy bazyliszka nigdy nie kończy się dobrze. Chyba, że masz dobry układ z płomienną pięścią. Niestety grupa awanturników nie zdawała sobie z tego sprawy. Przeprowadzeni przez miasto w kajdanach, wytykani byli palcami przez gapiów, którzy nawet po zapadnięciu zmroku zjawili się w dość licznej grupie, by być świadkami interwencji gwardzistów. Jednak wstyd jest najmniejszym problemem. W domu Garchu zginęły dwie osoby, więc schwytanym grozi kara śmierci, łącznie z samym półorkiem, który również szedł w grupie więźniów. Na niczym spełzły próby przekonywania o swojej niewinności i rękawicy, jak w płomiennej pięści zwykło nazywać się kaprala. Alana Czarna, bo tak się do niej zwracali podwładni, była nieugięta jak stal, z której wykuto miecze żołnierzy idących na tyle pochodu. Więzienie było jeszcze mniej przyjemne. Wysokie i grube kamienne mury wraz z długim mostem zwodzonym odbierały nadzieję na ucieczkę. Skazańcom towarzyszyło już tylko blade światło księżyca wpadające przez kraty w niewielkich oknach umieszczonych pod sufitem i krzyk kruków zwiastujący nieprzyjemny koniec. Noc nie miała być spokojna. Griflet, przebudzony odgłosem podkutych żołnierskich butów, był świadkiem, jak członek płomiennej pięści wypuszcza Garchu, nakazując mu zabicie osoby nazywanej Żelazną Pięścią. Plotki o współpracy między wojskami mającymi strzec porządku na wybrzeżu mieczy, a świadkiem przestępczym, zostały potwierdzone. Młody czarodziej z pomocą barda Zika wszczeli alarm, wykorzystując magię, którą dysponowali. Wybuchł tumult. Wszędzie biegali żołnierze, krzyczący o ucieczce więźnia. Zamieszanie dawało jakąś nadzieję na wyjście z tego cału. Nadzieję, która została przygaszona, gdy śmiałkowie dowiedzieli się, że czeka ich osąd i najprawdopodobniej śmierć przez powieszenie. W zdobytej przez Grifleta informacji bohaterowie upatrywali swojej przepustki na wolność. Przekonali strażników, aby pozwolili im pomówić z płomieniem, jak nazywano osoby z dystynkcją pułkownika. Okazało się, że choroba tocząca płomienną pięść sięga dużo wyżej niż mogłoby się wydawać, gdyż Griflet od razu rozpoznał w płomieniu tego, który wypuścił półorka. Krótka rozmowa z nim upewniła tylko śmiałków, że jest gorzej niż myśleli i grozi im niebezpieczeństwo. Płomień najwyraźniej też zorientował się, że coś jest na rzeczy, gdyż postanowił otruć więźniów jeszcze tej samej nocy. Tylko przez wyczulone zmysły druidki Meriel lub też dzięki jej wrodzonej nieufności wobec mieszkańców miast udało im się uniknąć przedwczesnego i niesprawiedliwego wyroku śmierci. Haniebny czyn płomienia stworzył jednak okazję. Sprytny Zik wpadł na śmiały plan. Postanowili udać martwych. Wszak, po co trzymać trupa w więzieniu? Jednak wróg chciał upewnić się, że skazańcy będą trupami i nie dojdzie do sądu, podczas którego dzięki magii kapłanów okazałoby się, że są niewinni. Wysłał więc nożownika, jednak ten wpadł wprost w zastawioną przez więźniów pułapkę. Nie spodziewał się, że krasnolud jest przytomny. Potężny cios Beldrama zwalił zamachowca z nóg. Pojawiła się szansa na odzyskanie wolności. Zik wdział mundur jednego ze strażników. Teraz wystarczyło tylko wyprowadzić więźniów pod pretekstem dostarczenia ich na przesłuchanie. Tylko. Albo aż. Maszeruj się korytarzem, który zakręca po kilkunastu krokach w lewo, mijając puste cele. Docieracie do krat. Za dużo roboty nie mają. Za którymi widzicie biurko, przy którym śpi żołnierz płomiennej pięści. Ten sam, który was spisywał. Przy nim kilka pergaminów, kałamarz z piórem i siedząc na krześle, podparty o ten drewniany stół, śpi. Słyszycie pochrapywanie. Nie, no to po prostu przechodzimy. No, przecież krata jest zamknięta. Czyli musimy się tam dobić.
za z dwóch stron tego pomieszczenia jest krata i obie są zamknięte. Zapytaj, gdzie jest ewidencja. Uderzam w kratę. Pięścią wwalę w kratę. Zerwał się wystraszony. Co jest? Drzwi! Prowadzimy więźniów na przesłuchanie. Gdzie? Na przesłuchanie. Blef. Zapytaj, gdzie nasze kraty. Natural 20. O kurde. Gdy jest przeciwstawny, to i tak wiesz. Dobra, 25 w tej sytuacji, ja świetnie blefuję. Wystraszony, zdenerwowany, zdekoncentrowany tym, że dopiero co się obudził. Otwieraj, spieszy nam się! Szybko czekają na nich! Odpiął pęk klucz od pasa, już. Podbiegł do krat, wyciągnął odpowiedni klucz, włożył, przekręcił, przepuścił was. Jeszcze graty, chcą je przejrzeć. To nie umie. Co nie u ciebie, człowieku? Ja się spieszę, przesłuchanie, płomień czeka. Ale to wiesz, że ja nie trzymam gratów. Idziemy. No i prowadzę ich dalej. No zlewam go po prostu i zostawiam. Otworzył wam drugie drzwi, przez które wcześniej przeszliście i jedzie dalej korytarzem. Tak jest. Docierając do... Czekaj, bo tu mam posterunki rozpisane. Szukam. Drugiego podobnego posterunku, tylko tym razem nie macie krat po swojej stronie. Dwaj żołnierze rozmawiający przy podobnym stoliku, siedzący, rozmawiający, dyskutujący na wasz widok, wstają. Nie, ale ja zdałem aktorstwo wcześniej, wysoko. Ja po prostu wchodzę jak do siebie i rozglądam się tylko, są tu te nasze graty, czy nie? Nie ma. Nie ma. No dobra, to po prostu chcę koło nich przejść, jakby nigdy otwierają nic. Otwierają przed wami drzwi, jakby nigdy nic. No. Skoro przeszli się poprzez poprzedni posterunek. I wychodzicie na korytarz. Mhm. Zakręcacie za ruch. Korytarz zakręca dwukrotnie. Mijacie kilkukrotnie korytarze odbiegające równie wąskie, ciemne i mroczne, nieprzyjemne jak wcześniej. Idziecie z nadzieją, że nikt was nie zaczepi, nie zapyta jakiś szczegół, który mógłby was wydać. I wpadacie na członka żelaznej pięści. Płomiennej pięści. Jakby wpadł na członka żelaznej pięści, to robił się zdziwno. Pewnie jeszcze raz ci się to w życiu zdarzy. No. Musiałbyś go najpierw wyjąć z ust. Zaraz po tym, jak tego wyjmiesz... Dobra. Kobieta o kruczo-czarnych włosach, która wyszła zza rogu na wasz widok, wyciągnęła miecz z pasa, mierząc waszą stronę ostrzem. Kruczowłosa, jak miło ci... Co tu się dzieje? Alarm! Więzień u ciebie! Co ona zareagowała, naprawdę? Skurzyły wyjaśnia. Zareagowała na poważnie? Na waszą reakcję. Tak wiesz, synchronicznie... Serio, byłaś tak zaskoczona reakcją? To trochę to musiało dziwnie wyglądać, że wszyscy tak nagle... Co tu się dzieje? Więźń wam uciekł. Postanowiliśmy dowieść swojej niewinności. No właśnie. Uciekając z więzienia. No a jak mamy to zrobić kogoś? Z celi jest ciężko. Od was. No właśnie, chcą wykończyć żelazną pięść. Musimy najpierw do niego dotrzeć i go uprzedzić. Coś tu się tak nieźle chromoli u was. Tak mówił jeden ze strażników do tego orka. Czekaj, orka. Rzuć na przekonywanie szybko. Chyba będzie z pomocą. Nawet z ułatwieniem, bo my wszyscy... Pomagamy. No dobra, z ułatwieniem czy nie, bo nie wiem, wszyscy nie do mordy. W ogóle co to za więzienie? Okej, okay, no to w takim razie przy tym 16. Bo ona jest podejrzliwa bardzo, więc ułatwienie przeciwko utrudnieniu. 16. No dobra. Jak żelazną pięść? To trzeba poinformować płomień. Ale jak płomień? Właśnie. Oni jaki to... płomień? Nie, to właśnie nie, nie. Płomień nam powiedzie. Nie powiedział. Griff, wyjaśnij to. Właśnie. No, powoli. To było tak. Śpię sobie wygodnie w mojej celi, już zastanawiam się, co powiem, jak będą mnie wieszać. Nie mamy czasu. I nagle, dobra, budzę się. Kobieta nie przestaje was mierzyć ostrzem swojej broni. No trudno. Ja tam się nie przyjmuję, historia jest zbyt dobra. Nagle słyszę, ktoś idzie w podkutych butach. Myślę, że cholera, jest środek nocy. Będzie nas tylko budził. On podchodzi do celi garchu, mówi, że za taki numer to będzie musiał słono zapłacić i że żelazna pięść ma paść. No i garchu mówi, no dobra, tam otwierają, wypuszcza go i gdzieś sobie idą. Potem my robimy raban, alarm. Próbują, odpoczywamy chwilę, jesteśmy głodni. W sumie jest standardowa sytuacja. Nadal przynoszą nam jedzenie i tu się pojawia pierwsza komplikacja. Bo wspaniała Meriel wykrywa, że jest tam trucizna. Swoją drogą macie gównianą kuchnię, bez obrazy. No i my tam odwalamy kity, że niby martwi. Wchodzi gość, chcesz zaszlachtować mojego przyjaciela krasnoluda. No właśnie, wchodzi facet ze sztyletem
i chce mieć gnąć. A ten co? A ten wali z dzieni. Ogłosiłem typa, no i stwierdziliśmy, że za chwilę przyjdzie kolejny i nas tu wykończą. Przekonywanie z ułatwieniem. Ale nie, no już została przekonana przeze mnie. To... Zobaczcie. To innego. Z ułatwieniem. No, chociaż coś. 18. Kiwnęła głową. To tak było. Jesteś dziwnym człowiekiem, ale w takim razie ci wierzę. Jaki mielibyśmy tyle interes mi kłamać w tej żeby sytuacji? Uciec z więzienia, ale skoro zamordowali... Ale własne życie, jesteście, jesteście oskarżeni cały czas o morderstwo. No dobrze, ale ty byś nas zatrzymała, zabilibyś nas... Ale zostawiając was w więzieniu, skazuje się was na śmierć bez sądu. No i uciekając z więzienia, jesteście oskarżeni nie tylko za morderstwo, ale też za ucieczkę z więzienia. To jak możemy się wyczyścić? Nie żebym czepiał się logiki, natomiast co nam za różnica, czy zostaniemy skazani na śmierć za jedno, czy dwa przestępstwa? Też prawda. No w sumie. Jak możemy się wyczyścić? Ja to jest mogę ważne. Być, to jest ważne. Ja mogę być oskarżona za puszczenie was. Ależ cię nigdzie nie widzieli! Ja wykonuję tylko taki gest. Ale ty nic tutaj nie widziałaś! To nie są ci wieśniowie, których szuka! Za niski poziom, żeby rzucić sugestie. Kinęła głową. Od początku, jak usłyszałem, że Garchu uciekł, wydało mi się to podejrzane, bo nikt z tego więzienia nie uciekł. No właśnie. Ile to? Podobno ten rekord 120. Mieliście? 120 lat. To musicie licznik wyzerować na 20. W takim razie... Wykuli go w marmurze. No i trzeba odkuć. Krecha, tak. W takim razie schwytanie Garchu i doprowadzenie go do osób, które są bezstronne, może oczyścić was z zarzutów. Ale kto tu jest bezstronny? Jak sierżant no siedzi właśnie. W tym, no to ja nie sierżant. Powiedzieliście, czy co wiecie o tej o śmierci żelaznej pięści? Żelazna pięść to marszałek Ulder Ravengard. Chcieli go zabić. Czekaj, jak? Czy usłyszeliście może jak? Niestety nie. Albo kiedy? W czasie posiedzenia. Ty tego nie wiesz. Jak to nie? Przecież wszystko mi opowiedział. Opowiedzieliście, że tak. Jakiego posiedzenia? Nie wiemy. Posiedzenia rady. Nie wiem, no wątpię, żeby chodziło parlamentu. O toaletę. No. Możliwe. Raczej tak. Z parów. W takim razie... Jak będzie siedział na przez toalecie. Główną bramę nie możemy wyjść. Chodźcie za mną. Schowałem miecz do pochwy. O. No gdzie miałem go schować? No, mogła go mieć w ręku. No w sumie dobra, mnie jeszcze jedno, zanim opuścimy ten smutny przybytek, potrzebowałbym z powrotem moich graf. To zaraz. I moje minęła was, chodźcie za mną. I moje śmieci. No dobrze, grzecznie ruszamy za nią, bo już w sumie teraz nie widzę tej opcji. Korytarzem no, tak. W przeciwną ale stronę, otrzymujemy... ale nie cały zrobię. Czas tą ścieżką, którą tutaj szliście. Skręciła przy drugiej odnodze, skręciła w prawo. Udaliście się za nią, licząc, że nie wpadniecie na nikogo z płomiennej pięści. I krótki korytarz kończył się drewnianymi drzwiami, które ta otwarła. Otworzyła? Po śląsku jest otwarła. Otworzyła, grałem po polsku, masz rację. Otworzyła, wchodząc do środka, zapalając kaganek. Ukazała wam się sporej wielkości komnata z mnóstwem skrzyń, pakunków, worków rozwieszonych, pełno tu broni, halabard, łuków, mieczy, zbroi. Proszę? Komodzidę. Komodzidę. Podchodzi do jednego worka, podnosząc go i wręczając tobie. Mhm. No, zaglądam do środka. To są wszystkie wasze rzeczy. To ja rozrzucam te graty po ludziach. Zabieramy. Jak mieliśmy jakąś kasę, to skroili, czy... Skroili was kasę. Dobra, więc... Ale macie tą kasę, którą znalazłeś jasne. Przy tamtym człowieku. Wpycham Grifowi tą książkę. Aha, a ta, ile tam było w ogóle coś? To on ma. 8 złotych monet. Okej. Okay. I tyle. Wpycham Grifowi tą książkę, zawsze wpycham to... Meriel jej dajmy. Sierść i liście. A moją sierść broń? Sierść śmieci. I liście śmieci wypadły na podłogę pokoju, przez gdzie wypytano was o imiona. No zbierasz sobie później. No, daj mi broń lepiej. Moją. No, no nie, wszystko, no, wszystko jest. Dobra, moja kolczuga, tarcza, cały ekwipunek, wszystko tam jest. Tak? Wszystko jest. Topór wszystko. Z kawałkami mózgu tamtego biednego. Może chłopca. Chłop, nie przypominaj mi. On już był dorosły. Wiedział, co robi. Pewnie miał dzieci. Pewnie nie jedno. Ty w jego wieku też pewnie trójkę. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Żelazna pięść to marszałek Ulver Ravengard, który ma być na posiedzeniu parlamentu jutro. Mają mówić o
mają debatować nad nadaniem dodatkowych uprawnień płomiennej pięści. Jeśli wtedy ma zginąć, muszę jak najprędzej go ostrzec. No byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Wy zaś musicie schwytać Garchu i przyprowadzić go do garnizonu płomiennej pięści, ale nie tutaj. To gdzie? Poza miastem znajduje się drugi garnizon na Smoczej Skale. Która to Smocza Skała jest na przejściu Smoka prowadzącym do Wrót Baldura. Widzę jeden problem kroczowłosa. To, że musi być żywy? Nie, to jesteśmy w stanie zrobić. Jest nie, no, jesteśmy poszukiwanymi zbiegami, a ty oczekujesz, że będziemy biegać po Wrotach Baldura, a potem jeszcze wyjdziemy na zewnątrz przez jedną ze strzeżonych bram. Dowiemy się, gdzie jest Garchu. Tak. No dobra, tylko jako... Jak mam go doprowadzić na zewnątrz? Musicie to zrobić, nim wyda się, że jesteście poszukiwani. To... Nim strażnicy dojdą do waszych cel przy porannej zmianie warty. To... Nie mam tego. To, to właśnie to, ile nam zostało do pola. Ale nawet nie wiemy, gdzie mamy szukać Garchu. To też prawda. O tym zaraz wam opowiem. Musimy najpierw wyjść stąd. No, to nie powinno być trudne. Jak dotychczas, to płomienna pięść nie ma szczególnie bystrych strażników. Ale sam nie, bym nas stąd wyprowadził. Ale, ty, bez, rozkazu nie ale bez rozkazu nie wyjdziecie, pisemnego rozkazu nie wyjdziecie przez główną bramę. A no. Chodźcie za mną. Ruszyła szybkim krokiem z komnaty, jakby nie znosząc sprzeciwu. Jest w końcu jakimś tam oficerem, więc przyzwyczajona jest do wydawania rozkazu kobieta u władzy. Ruszyła korytarzem, weszła w korytarz przeciwny, ale nie dochodząc do żadnych drzwi, podeszła do jednego z kaganków wiszących na ścianie. Pociągnęła go, ten kaganek, zauważyliście łańcuch i po chwili okropny zgrzyt kamienia doszedł waszych uszu i fragment ściany na tyle wąski, że jedna osoba z trudem się tam przeciśnie, przesunął się w bok, ukazując wam schody, gdzie zeszła, trzymając ten kaganek, który odciągnęła, odpięła go z łańcucha, schodząc powoli schodami na dół. Za mną! No dobra, to wsiąkam brzuch i się przeciskam. Krętymi schodami w dół, przez ciemny korytarz, gdzie jedynym światłem jest ten z kaganka Alhany, co chwilę znikającej za rogiem, schodzicie po śliskich kamieniach w dół. Tak w schody, ściany, wiesz, żeby się nie... Schody nie skulać. No dokładnie. Schody kręcą się tak, że zaczyna wam się powoli kręcić w głowie. Nie ma tu żadnych okien, jest ciemność praktycznie zupełna, ale po chwili słyszycie szum fal. I kiedy dochodzicie, stajecie przy ostatnim stopniu, gdzie znajdujecie się w nieco szerszym, jakby małym pomieszczeniu, gdzie schody schodzą. Jest ostatni stopień, widzicie fale uderzające o skały, leżące tuż za drzwiami prowadzącymi poza budynek, czyli jesteśmy pod mostem. Jesteście pod mostem, tak. Okay. No, w naturalnym środowisku dla co niektórych. Mów za się. Drewniana niewielka łódka uwiązana sznurem do żelaznego zardzewiałego pierścienia umiejscowionego w ścianie na zewnątrz obija się co pewien czas o te skały. Alhana zdejmuje pierścień, wręczając go Grifletowi. Dlaczego jemu? To jest pogoda na najbardziej odpowiedzialnego. Ty jesteś godny zaufania. Myślę, że najbardziej wygląda, jakby chciał na komiszuterię posiedzieć. Bo to w sumie damska. Dobra, ja mam pierścień, pan, jak nie wy. To jest zazdrość, co przez was przemawia. I zrobił sobie z niego kolczyk. Na pierścieniu widnieje symbol statku. Udajcie się do doków. To niezwykle blisko. Tuż obok domu Królowej Wód, świątyni Amberley, nieopodal muru oddzielającego górne miasto od dolnego, znajduje się niewielki budynek z czerwonej cegły z szyldem sklepik Candlekeep. Jest zamknięty w nocy, ale w nocy czuwa mąż właścicielki. Nazywa się Coveus Itchra. Pokażcie mu ten pierścień i powiedzcie, że szukacie półorka Garchu. I on będzie wiedział? On pomoże go wytropić. Dobra. Ja wskakuję do łódki, rozsiadam się na jednej z ław. No, Karle, na wiosę!
Chyba cię boliło. Ja siedzę i czekam, aż zaczniemy wyskakuję wysłować. Tak z drugiej, centralnie, tak żeby podbiło łódkę tam w miejscu, gdzie siedzi. Tak, wiesz. Żeby nim podrzuciło. No ja siłą niestety nie grzeszę, więc do wiosłowania też się nie nadaje. A damie przecież nie każesz. Ja nie każę? Uriel do wiosłem. Słucham? Nie mam tak na imię. No dobra. Jedno wiosło musi ktoś złapać, a zapię za drugie. Ja mu tak podaję dwa, skracając trochę. Dasz radę, masz krótkie łapki, ale powiosłujesz. Bardzo śmieszne. No dobra. Łapię za te wiosła i zaczynam wiosłować. No. I chcemy się udać prosto do sklepiku... Candlekeep. Czy ja ci wyglądam na przewodnika? Po prostu wiosłuj, a my będziemy się rozglądać za sklepem. Czy mam sztukę przetrwania rzucić, żeby was pokierować w dobrym kierunku? Nie, no powiedziała Alana, że to jest blisko Alana. I że... No mówisz Alana. Gdzieś Alana. O, się czepiasz. Krasnoludzka pamięć. Dokładnie. Żeby on taką wykazywał w bardziej sensownych momentach. W każdym razie, powiedziała, gdzie to jest, powiedziała, że jest blisko i że jest gdzieś w porcie przy świątyni bogini wód. Płyńmy, budynek z czerwonej cegły. Tak, więc no po prostu... Alhanna kiwnęła głową, powodzenia. Niech Tymora was prowadzi. Dziękujemy. Odwróciła Tymora? Się napięcie. Tymora. I wiesz, bogini szczęścia. Ja wiem, szczęścia. Ja wiem. I weszła po schodach. Ja wiem, tylko... No dobra. To, a my... Znaczy, to jak to... No ja będę wiosłował w takim pociągu. Okej. Okay. Miarowe uderzenia wioseł. Zbliżały was do portu, gdzie stały trzy dużej wielkości statki. Widzicie tylko w ciemności maszty pnące się do góry i budynki wrót Baldura w porcie. Łódką dobijacie do Kei. Zeskakujecie z niej na drewniany pomost. I nerwowo rozglądając się, gdyż właśnie staliście się uciekinierami z więzienia, przemykamy się w cieniu ulic, budynków w kierunku domu z czerwonej cegły. Trzeba zatopić do wody z broni. Ja cię zaraz zatopię, Karle. Zostaw tę łódkę, idziemy. Po drewnianych schodach wchodzicie na nabrzeże. Bo chciałem się z wami naradzić. Bo ja jeszcze przez jakieś pół godziny mógłbym utrzymywać te przebranie, które mam cały czas na sobie i pytanie, czy to jest właśnie dobry pomysł, żeby być dalej przebrany jako płomień na pięść. Ty dalej jesteś w tej kulturze i w... Ty tak sam, ty jesteś fizycznie przebrany, ja iluzorycznie. Dobra, idziemy w tym po prostu, no nie będziemy zmieniać ciuchów, bo nie ma na to czasu. Znaczy nie, ja zrobię sztryk i już nie będę tak wyglądał. Tak, ty się nie będziesz rzucał w oczy na mieście za bardzo. Stajecie w porcie na nabrzeżu. Trzy duże statki, mnóstwo budynków. Duży kapitanat portu stojący nieopodal. Poznajecie centralny budynek w samym porcie stojący nad brzegiem morza. Tutaj też słychać z karczm, tavern, krzyki, śmiechy i muzykę. Ludzie bawią się i żyją w nocy tak jak zawsze żyją w nocy, nie przejmując się tym, co dzieje się w mieście. Kilku pijanych marynarzy przechodzi nieopodal śpiewając piosenkę. Dwóch pijaków leży na ziemi na ulicy. Poza tym nic ciekawego się nie dzieje. Niebo jest bezchmurne, do wschodu słońca jeszcze tak trochę. Dochodzimy do tego budynku. A jak to znaczy, w którym stronie jest ten budynek? Powoli, bo ja najpierw chciałem zapytać, czy widzę jakąś znajomą banderę z ojczyzny. Nie, nie masz żadnej bandery z ludzką. No i może i dobrze. Nie no, zakładam, że Alhanna nam wskazała mniej więcej. Okej, okay, niech będzie, że dom królowej... Nie będę teraz kluczył po protokole. Niech będzie. Dom królowej wód znajdujecie dość prędko. Jedyna świątynia w dzielnicy portowej poświęcona Amberley i faktycznie mijając go zauważacie stojący w cieniu murów oddzielający górne miasto od dolnego niewielki budynek z cegły z wdzięcznym szyldem nad drzwiami sklepik Candlekeep. Dwie świece wyrzeźbione na tym szyldzie, zakratowane okno i zamknięte drzwi. No podchodzę i pukam. W chwili słyszycie pomrukiwanie z drugiej strony. Kogo tam niesie o tej porze? Przyjaciół Alhany. Drzwi się otwierają i mężczyzna starszy, lekko zgarbiony, ale starający się odgonić sen, przygląda się wam. Gryf, pierścień. Już, właśnie chciałem pokazać. Pan jest Coventus. Co wy chcecie tutaj o tej porze?
Widzi ten pierścień? Widzi ten pierścień. Musimy znaleźć garku. Puorka. To pierścień Alhany. Tak. Przysyła was Alhana. Tak. Widzicie, że stara się doprowadzić umysł do stanu, stanu używalności. Wiemy, po że chwili nie jesteś, ale... zajarzył, o co chodzi, otworzył szerzej drzwi i kiwnął wam ręką, żebyście weszli do środka. Jazda. Pierwsze, co uderza was w środku, to zapach. Różnego rodzaju mydła, perfumy, które stoją w słojach pod ścianami na półkach, sprawiają, że robi się wam na początku przyjemnie po tym, co czuliście w więzieniu, ale po chwili mydło. Nad ladą znajduje się napisany na drewnianej belce złotą farbą napis. Najdłużej świecące lampy i magicznie tworzone teksty w dolnym mieście. Nie mamy czasu. Potrzebujemy znaleźć Garchu. Kim jest Garchu? Puorkiem. Który uciekł dzisiaj z więzienia płomiennej pięści. Bandytą. Dobrze. Strasznym bandytą. Mężczyzna podszedł do lady, pochylił się, wychylił się za nią, wyciągnął szklaną kulę, którą posadził na niewielkim, ale pięknym stoliku, ale takim, że bałbyś się o niego oprzeć, bo wygląda, jakby miał się zaraz rozlecieć. Usiadł na krzesełku, postawił tą płonącą kulę, puork Garchu i tyle wiemy. Nie, poczekaj. Wyciągam flet i nawet nie bawiąc się w grę, wystukuję tylko rytmicznie kilka nutek, przywołując podobiznę Garchu. To jest bardzo przydatna informacja. Ale kiedyś tu przyszła moja żona, to nie mówcie, że pracuję dla płomiennej pięści, że pomagam płomiennej pięści, bo obiecałem jej, że nie będę już pomagał płomiennej pięści. Więcej nas na oczy nie zobaczysz, a twoja żona tym bardziej. Znajdź Garchu. Awantur nie chce. Po czym zaczął wymawiać magiczną inkantację, czynić dziwne gesty. Po chwili w kuli rozbłysło lekkie światło, ale które zaraz zostało zakryte chmurami, które po kilku słowach, kiedy on machał rękami, mówiąc Garchu, puork, rozwiały się na dwie strony i zauważyliście, ujrzeliście jakby na własne oczy z lotu ptaka biegnącego przez miasto półorka, który po kamiennym bruku mija ludzi i podbiega do budynku. Co to za budynek? Otwiera drzwi i wbiega do środka. Mamy logatka, spłoniona syrena. Wskaż nam drogę. Gdzie to jest? Ale co to jest? Przede wszystkim... Jakie to ma znaczenie? Wskaż nam drogę. Tawerna spłoniona syrena. Daleko? W kwiecistym grzbiecie. Tak się nazywa dzielnica. Powiedz po prostu... Pójdziecie w stronę... Pójdziecie w stronę bramy Bazyliszka. Znamy. To znamy. Obok tawerny Elfia Pieśń. Dobrze, skręcicie na północ, przyjedziecie obok czarodziejskich rozmaitości. I po ja tylko miał pieniądze. 200 metrach może dojdziecie do najbardziej obskurnej speluny w mieście. Świetnie, na obskurnych spelunach się znamy. Dziękujemy, starcze. No w to nie wątpię. No ja wychodzę. Schował pierścień. A on już jest do zwrotu. Skoro tak. To taki wiesz, poczekaj, kiedy... Zapamiętaj, jak wygląda. O, właśnie. To na pewno. Żebyśmy zapamiętali, jak iluzja ten stronek wyglądał. Aha. Spoko, zrobi się nogu. Drużyna oszustów. To wiemy tylko my. Noc we wrotach Baldura jest tylko troszkę bardziej przyjemna niż dzień we wrotach Baldura. A to ze względu na nocną bryzę, która wywiewa wszystkie nieprzyjemne zapachy z miasta. W końcu się oświeżyliście. Jednakże mgła, która nad ranem pojawia się, sprawia, że idąc ulicami miasta, wydaje wam się, abyście płynęli w chmurach. Idziecie szybko, mijając kolejne latarnie rozświetlające mrok, to pewien czas jakąś postać przemykającą przez miasto, bądź kilku pijanych osobników wracających do domu. Co jakiś czas mijacie stojącą przy na rogu ulicy kurtyzanę, która stara się jeszcze o tej porze nocy wyhaczyć jakiegoś klienta. Wydaje wam się, że jedziecie w mleku. Nie chcę być malkontentem, ale ja jestem cholernie głodny, nie wiem jak wy. Przecież idziemy do spłonionej syreny. Ale myślę, no to właśnie, żeby nie iść od razu szukać Garchu, tylko najpierw sobie coś zjesz tak na spokoju.
Ja już się znam. Ale... Tam wejdziesz, powiesz garchu chuju i zaczniemy się bić. A najpierw chcę coś zjeść. Ale czy to nie jest dobry pomysł, żeby pójść do karczmy i mieć faktycznie jakiś cel, żeby tam wejść? Wejdziemy, fenomenalnie. Zjemy, posłuchamy, no. Co się dzieje najpierw. Ja tak, tak, gadają, tak ja najpierw posłuchamy. Te pięści. Okay. No już w sumie potem... też... To może jeśli chcesz, zrzuciłeś je w sklepiku pędlki i schowałeś, tak? Nie. Dobra, to mam. Po dobra. Prostu zrzucam to w jakieś ciemne. Dobra, kolczuga jest droga, co ty ciemno, także... Dobra, kolczuga, no co ty? To ją sobie nieś, Karle. Idziemy dalej. Noc w mieście jednak nie jest nigdy cicha. Naprawdę spakować do plecaku? Jesteśmy bez grosza, to się da sprzedać. Tak, dasz radę spakować ją do plecaka. Ba! I skoro jeżeli tam się trzyma element... To komu, jak nie im, taki kryminalne, to komu sprzedać rzeczy płynnej pięści? To jest też dobre. Dokładnie. Zabieraj wszystko. Ao, nie. Widzisz, a nie grzmisz. Banda Żydów i oszustów. Nie, nie, nie. Ao interweniuje dopiero, jak już jest przesrane po całości. Banda złotych krasnoludów i oszustów. Dobra. Ja nie mam nic tutaj do powiedzenia. Możecie zabierać. Co pewien czas ujadanie psów przerywa szeptane rozmowy przeprowadzane w zaułkach. Przechodzicie obok piętrowej tawerny. Zwie się elfią pieśnią, co widzicie po szyldzie i harfie namalowanej tuż obok napisu elfia pieśni. Dobywające się do środka muzyka, głosy i śmiechy zachęcają was, wabią was do środka. Ale wy wiecie, że ranek w mieście może przynieść dla was wyrok śmierci. I niebezpieczeństwom i zagrożeniom, które wam grożą, musicie najpierw sprostać, żeby móc się bawić. Dobra, szaman, słuchaj, bo mówiliśmy wcześniej, jakby rozmawialiśmy jeszcze przy tworzeniu postaci, że ja z racji bycia harfiarzem mam kilku znajomych w mieście. Mhm. Jest taka opcja, żeby jakiś mój znajomek był w Syrenie? Tak. We Wrotach Baldura masz znajomego i jest on w Syrenie. Okej. Okay. Nazywa się Fesmor Guild. Jest harfiarzem, jest twoim znajomym i... znanym w świecie harfiarzy informatorem na temat tego, co dzieje się we Wrotach Baldura. Okej, okay, czyli jest opcja, że jak się tam dostaniemy, to Fesmor, tak? Fesmor Guild. Fesmor Guild nam pomoże znaleźć garchu taki? Już wewnątrz. Taki jest. O ile wie, kto to garchu? No, opiszemy go. Myślę, że duży zielony... Myślę, że, takie... Myślę, że jakoś się dobra, znaleźć. Że tak się inaczej, to skoro już mamy ustalone, że tam przynajmniej będziemy do kogo pójść, no to chodźmy do tej syreny. A co z jedzeniem? Oj, zjemy dostaniemy na miejscu. Ładujemy się do środka. Chyba. Nagle słyszycie głos. Panie Franz! Panie Franz! Panie Blask! Widzicie mężczyznę, nieco z zagubionym wzrokiem rozglądającego się, oprócz żołnierskiej fryzury, ubrany jest jak cywil. Ma wąsa. Blond tak jak jego włosy. Panie Blask! Wino przyniosłem! Na pewno członek płomiennej pięści, przynajmniej po fryzurze poznajecie. Albo żołnierz jakiejś armii. Nagle zbroje za rogu za rogu wyłania się jakiś mężczyzna, który podchodzi do niego, klepie go po ramieniu. Ciszej drzwi, bo nas usłyszą. I bierze od niego kubek wina i starając się nie zwracać na siebie uwagę, oddalają się za elfią pieśń z drugiej strony. No, czyli nie widzą nas. Nie widzieli nas. Nie zwrócili na was uwagi. Dobra. To my raczej też... My też się na pewno nie pchamy pod pomiar. Tak, nie widzieli też. Mhm. To tak, wiesz, boczkiem, nie? Chyłkiem. Tak, boczkiem z boczkiem. Mijacie kolejne domy, kolejne kamienice, idąc ulicami miasta, w świetle lat, starając się nie wchodzić w światło latarni. Nagle krzyk! Rozglądacie się, spoglądacie w stronę krzyku, z strony, z której on dochodził. Jakiś mężczyzna wyskakuje z okna na dach budynku tuż pod oknem. Mężczyzna nagi, zupełnie jak go bogowie stworzyli, trzymając zawiniątko jakichś ubrań, łachów, niezwykle kolorowych i kapelusz z ogromnym piórem przebiega, zanim krzyk jakiś mężczyzna z nożem wyłania się w oknie i kobieta, która stara się ten nóż krzyknąć, tą rękę z nożem odciągnąć, chwycić. Krzyczy ten mężczyzna tylko, niech na ja cię jeszcze dorwie! Ten, uciekając po dachu, nagle upada mu rapier
z dłoni, toczy się po dachówkach. Mężczyzna rzuca się za nim, chwytając go stopą, pochyla się i... Piękny widok. Aha, to wiesz, z tyłu mu świeci księżyc, taka scena, nie? Bieg szybko, nie zatrzymując się, biegnie dalej, zeskakując... Graferem w stopie. Nie, chwyta ten raper w dłoni. Wziął rozbieg i wyskoczył z tego dachu do okna sąsiedniego budynku otwartego, gdzie zniknął w ciemności. Czyli czekaj, to co właśnie widzieliśmy, to jest nagi mężczyzna biegnący po dachach, uciekający przed mężem swojej kochanki. Jak no ja tak. Widzę twojego nowego na idola. To dokładnie, to chyba twój nowy idol. Biegnij po autograf! Za kogo wy mnie bierzecie? Za kogo wy mnie bierzecie? No ten przynajmniej miał niezły pokaz. Ja rozumiem, ale to jakby nie jest w ogóle moja specjalizacja tego typu. Dobra, czas na znaki, więc... Znaczy, chodzi ci o podnoszenie rapiera stopą. Nie, jakby... To akurat mogłoby się przydać. Naprawdę nie rozumiem, skąd w was się bierze przekonanie, że Zik jest bywalcem burdeli czy innych tego typu miejsc. Absolutnie nie. No to, że lubi kobiety, no to jest inna kwestia. Ale to było w domu, to nie był burdel. Tak czy inaczej. To była domówka. Wiecie, ruszacie dalej. Czekaj, ale gdzie on wbiegł? Do budynku i co? Skoczy do budynku, gdzie zniknął. No będziesz gonił nagiego mężczyznę? Czas nas goni. Kiedy indziej złapiesz autograf? No właśnie. Chciałem pytanie, czym by ci się podpisał? Podpiszę ci się sympatycznym atramentem. Magicznym długopisem, tak? W swoim kajciku. Dokładnie. Chciałem dla ciebie autograf. Dziękuję, naprawdę. Ruszacie dalej. Kiedy ostatni raz poglądasz za siebie, widzisz, jak drzwi tamtego budynku otwierają się, ten mężczyzna jakby nigdy nic. W kapeluszu na głowie, ubrany w najbardziej jaskrawie fioletowo-purpurowy strój, jaki widziałeś, rusza w przeciwną stronę szybkim krokiem, starając się jakby nigdy nic nie pokazać po sobie. Bardziej jaskrawy niż Clifford? Tak się da? Cholera? Jest pole do poprawy. Kolejny budynek, który opisał wam mężczyzna w sklepiku Candlekeep, to magiczne rozmaitości, które też widzicie zaraz po szyldzie w ciemności rozświetlonym dwiema lampami wiszącymi nad drzwiami. Duży, okrągły budynek z kopułą z mnóstwem witraży. W nocy mimo wszystko wygląda wspaniale. Zapraszamy do siebie każdego, kto poszukuje magii. Ale wyjdziecie dalej. Ale musimy skręcić. Aha, tak, skręcacie na północ, tak, przepraszam, skręcacie na północ i faktycznie po kilkuset metrach, kiedy mijacie kolejne budynki, słyszycie śpiewy, krzyki i widzicie najbardziej dziwnie rozbudowany budynek, jaki widzieliście. Częściowo z cegły, częściowo z kamienia, częściowo z drewnianymi dodatkami, mnóstwo dobudówek, nadbudówek, okien zabitych deskami. Blachodachówka. Drzwi z różnych stron, jakby zbudowano go zupełnie bez pomysłu. Obdarty rys malunek na ścianie przy drzwiach, prawdopodobnie głównych, przedstawia syrenę z nagimi piersiami. Rysunek ten nie jest zbyt wspaniały, nie przyciąga uwagę, ale napis spełniona syrena wskazuje, że jest to ten właściwy. To chyba tu. Dobra, otwieram drzwi i po prostu wchodzę do środka. Karczmarzu! Piwa i jedzenia! Jeżeli ktoś usłyszał cię wśród tych wszystkich krzyków, które są w środku, gdyż widzisz tutaj ludzi grających w kości, siłujących się na rękę, mnóstwo piwa, które leje się wszędzie strumieniami, przekrzykujących się, wyzywających się ludzi, dwóch mężczyzn rzuca nożami w tarczę zawieszoną na ścianie. Mhm. Karczmarz faktycznie uwija się, nie nadążając rozlewać piwo. Połowa mord tutaj obecnych, niezależnie czy są to mordy mężczyzn czy kobiet, jest zakazana. Czy ja się po prostu przepycham do szynkwasu? Przepychasz się do szynkwasu? Za nim. I widzisz mężczyznę, który cię zauważył, który uśmiechnął się, ale starał się po sobie nic nie pokazać. To twój znajomy. Fesmor Guild, siedzący przy przeciwnym kącie tego przybytku, siedzący przy niewielkim stoliku z dużą drewnianą lagą opartą o stolik. Siedzi przy kuflu piwa, a jednak widzisz, że nie sądzi go, tylko rozgląda się, uśmiechnął się na twój widok. Ty zaś podchodzisz do szynkwasu, siadając obok krasnoludów. No dobra, no trudno. Dwóch krasnoludów.
O, jeszcze to gorzej. Z deszczu pod rynnę. No to ja to pierdolę, wstaję i wychodzę. Nie, no dobra. To nie jest porządny przybytek. To nie jest porządne miejsce. Nie, no dobra, no siadam przy tym. Ty, no krasnolud oczywiście absolutnie ignoruje. No i zamawiam, tak? Mm. 4 piwa i pętowiędzonej kiełbasy. Karczmasz, rosły mężczyzna, łysy, z potężnymi bokobrodami, spogląda na ciebie, nalewa ci piwa, wyciąga nóż, odcina jedno z pęt kiełbasy wiszących za ścianą, na ścianie za nim, kładzie przed tobą. Świetnie, no to ja chwytam te piwa, zarzucam sobie to pęto na ramię, tak? Odwracam się, idąc w stronę znajomego. I tylko przez ramię rzucam, Karle, zapłać! A tych dwóch przy... dwóch się obraca? Właśnie jestem ciekaw, kto zareaguje, nie? Ja nie reaguję. No to nie moja sprawa, ja idę. Stoisz, przyglądasz się temu. Karczmasz prawdopodobnie zauważył jego ruch w twoją stronę. Ja bym cię tak nie nazwał, ale zapłacić musisz. Tylko ciekawi mnie jedno, ja się do nim nie przyznałem, że mam jakieś pieniądze. Ale on tak założył. Krasnolud bez pieniędzy to nie krasnolud. Absolutnie mnie to nie faktycznie interesuje. Ale słuchajcie, do czego wychodzicie z założenia, że ja to zrobiłem i powiedziałem, bo wiem, myślę, czy cokolwiek. Nie, ja nie płacę, bo wiem, że ja nie mam, a jak on z tego wybrnie, to już naprawdę mało mnie interesuje. Psst. Czyli w skrócie udupiłeś krasnolud. Tak. W skrócie tak. Ale zamówiłem piwo i zostałeś tym wszystko problemem. Karczmasz spojrzał na ciebie. O nie, 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 nie. Fesmur, on nie zapłacił. Fesmur kiwnął ręką. Tak się tylko szeroko uśmiecham do Fesmura. Rzucił srebrną monetę karczmarzowi. To ja zapłacę. Przysiadłeś się do stolika. Dzięki, Fesmur. No, jesteśmy bez grosza. Co cię sprowadza do Wrót Baldura i co to za ziomkowie, którzy przyszli z tobą? Nie wiem, nie znam ich. Żartuję. Tak się złożyło, że wspólnie mieliśmy pecha. Szuka nas półpłomiennej pięści. Po drugie pół nie wie. To was szukają. Aha, a już słyszałeś. Nie, słyszałem, że was, że kogoś schwytali. I słyszałem, że ktoś uciekł. O. Pierwszy raz od 120 lat. Jakiś półork. Ale patrzę po was, sobie, patrzę po pozostałych. Ale wychodzi, że szukają was. Jeszcze nie. Właśnie, ale półork. Garchu. Dzisiaj wielu tutaj się przywinęło, zielonskórych? Nie, ale garchu znam. I tu mnie zainteresował. Aleś ty mi zaimponował, Festos, teraz. Jak ty mi zaimponowałeś. Ale bo tak widziałem. Zawołaj może swoich kolegów. Nie, no mów, ja im przekażę. Żeby nie siedzieli tak o suchym pysku. Ja tak szłam za tobą, tak wiesz. Drep. Tak potykam jej tą kiełbasę pod nas. No masz, no masz. Ja mam jeszcze takie nietypowe pytanie do was. Na pewno żaden z was nie ma kasy, bo chciałem szybko ją pomnożyć. Nie wiem, mogę ci dać jakiś trochę liści, trochę innych gałęzi i innych żywa gotówka, inaczej nie wejdą w zakład, bo przyszedł mi genialny pomysł do głowy. Jaki? Jak ci go zdradzę, to nie będzie zabawy. Jedna złota moneta, może uda mi się zdublować, jak dobrze pójdzie. Nie będzie. Podaję ci złotą monetę. A, krasnolud ma pieniądze. Przyznam się na złoto. Ale ja robię to tak dyskretnie, żeby tylko on to zauważył. Tak, świetnie. To w takim razie rzuć na sleight of hand. Okay. Dobrze, okej. Okay. Pasywna percepcja. No, dokładnie. Czekam. Możesz rzucić z łatwiejszym, bo ja chcę też, jeżeli ty chcesz to zrobić ukradkowo, to no, ale ja znaczy, ja się mu nawet nie przyglądam, ale... Natural 20. Okej, okay, dobra, nie widziałam. Natural 20. I teraz mój plan. Ja chcę podejść do tych, którzy rzucają nożami do tarczy. No. Kto się założy, że wykonam jeden rzut i trafię prosto w centrum tarczy? Ojej, po pieniądzach. Chyba po pieniądzach. Ja się założę, że ja wykonam prosty rzut i trafię prosto w centrum tarczy. Prosto w twoją. Widzisz, że mężczyzna raz za razem trafiał w centrum tarczy. Twoje słowa nie zrobiły na nie żadnego wrażenia. To lepiej. Jak ty trafisz w centrum tarczy, to ja moim sztyletem trafię w twój sztylet. Mówią, że jestem najlepszym miotaczem noży we Wrotach Baldura. To zobacz. Jak coś takiego potrafisz, to nie tylko postawię ci piwo, ale oddam ci mój tytuł. Okej. Okay. Bałem się innego komentarza.
Dobrze. Wziął nóż, zamach, miotnął. I faktycznie nóż wylądował prosto w centrum tarczy. Ludzie, którzy przyglądali się temu z poszczególnych stolików, pokiwali głowami. Widzieli to już. Teraz ty. I teraz jest cały mój sprytny plan. Trzymam mój sztylet. A masz sztylet? Mam. Dobra, okej, okay, nie w porządku. Gwarantuję. I chcę użyć zwinnych rąk, żeby schować do rękawa i pomniejszą iluzją zrobić ten ruch. Dobra. Żeby ten sztylet trafił. Teraz jest jedno z dwóch. Albo będziesz mistrzem i będziesz mistrzem tej karczmy, albo zginiesz za oszustwo. Jestem gotów podjąć to ryzyko. O nie! Ale się myję. 50-50! Okej, rozbawiony obserwuję całą sytuację. Ręce. To jest raz. To jest musi ci wyjść wobec jego percepcji. Bo iluzja już tylko jak się przyjrzę. Wobec jego percepcji, a iluzja faktycznie, oni bo... Oni są już pewnie napici, lecą... jak to już jest środek. Tak, to się pewnie już podpili. To szok, że w ogóle trafił w tarczę. No, do. No. Dawaj, zwinę ręce. Normalnie na zwinę wobec ręce. Percepcji jego. 9. Użyję talentu szczęściarz. Przerzucę sobie ten rzut. I to już wygląda nieco lepiej. To jest 15. 6. O, okay. Sztylet zniknął w twoim rękawie. Ty zaś iluzją miotnąłeś. Także twój sztylet poszybował, poleciał prosto, wbijając się w... Albo nie, pójdę... To ja tylko tak pukam w mogę stół, doprecyzować, bo to będzie łatwiejsze, żeby to przeszło. Mój sztylet ma roztrzaskać jego na części i w praktyce zostanie ten właściwy sztylet w środku tarczy, a jakby iluzją będą te odłamki, które pójdą na boki. Z ułatwieniem masz to ty. W sensie on ma utrudnienie. To ja mu zrobię do tego dźwięk, krótko mówiąc, stukam tym fletem ob lat stołu. I chcę, żeby... No bo tak jest najwygodniej. No tak, w tym momencie, ja zrobię w momencie, tylko obraz, w którym następuje uderzenie, nie mogę równocześnie obu rzeczy zrobić. Sztyletu. Dobre. Faktycznie, sztylet jego wydał się wszystkim, że roztrzaskał się na kawałki, kiedy twój wbił się teraz pytanie. Identyczny sztylet. Wbił się ku zdumieniu, okrzykowi zdumienia wszystkich wprost w środek tarczy. Kawałki poleciały we wszystkie strony, niektórzy się zasłonili przed nimi. Ktoś wstał, zaczął bić brawo. Zaraz do niego dołączyło kilka innych. I krasnolud. Krzyknęli. Ten pokiwał głową, który się z tobą mierzył. Wyciągnął z zapasa złotą monetę, wręczył tobie. I postawił przed tobą kufel piwa. Dzięki. W takim razie... jestem od dzisiaj drugim najlepszym miotaczem noży we Wrotach Baldura. Może kiedyś uda ci się odzyskać ten tytuł. Jestem Alher. Griflet. Miło mi cię poznać. Chwycił się za głowę i odchodząc zdumiony, kręcąc głową, nie do końca dowierzając to, co się stało. I to właśnie teraz go wyciągam jak najbardziej. I teraz już mam dwa sztylety. Wyciągasz jego sztylet. Czym się cechuje? Niczym jeszcze nie wyciągnąłem. Mam dwa sztylety no to teraz. Dobrze, no to... Nie, tam z tyłu wiesz, był rodowy taki wiesz. Tak właśnie, wygrawerowany. Pamiątka pierwszej komunii. Tak, pamiątka pierwszej komunii, coś takiego. No w sumie, co innego byś dostał w takiej jakiejś szemranej znaczy, dzielnicy? Co wiesz, innego mógłbym dać mojemu wnuczkowi, jeśli nie mój ukochany sztylet. Biorąc pod uwagę to, tak, co się stało, to my jesteśmy pod ciężkim wrażeniem. No bo... tak, ja tam stałem, biję brawo, nie? Wow. Tam podchodzę twój tylko. Kolega robi furorę. Garchu przyszedł. Dajcie, którą postawiłem. Raz z banda oszustów, naprawdę. Garchu przyszedł. Ja nic nie zrobiła. Pół godziny temu. I wszedł do głębokich piwnic. Pieprzą kiełbasę. Wpuścisz mnie do głębokich piwnic? A co chcecie zrobić? Zwiedzić głębokie piwnice. Ale... A jest tam strasznie wilgotno? Nie, jak ma... są szczury. Puszą. Jak ma być... Jak dużo hałasu możecie tam narobić? Sporo. No. Ja po prostu zmienię strażnika tam na dole, żeby nikt nie interweniował w robieniu hałasu. A tam jeszcze ludzi wypadałoby zacząć wyprowadzać. Nie wyprowadzę wszystkich pracownic głębokich piwnic. No, ale pracownicami to się nie martw. Nie. Poradzą sobie, nie w takich sytuacjach były. No, będę was krył.
Rozumiemy. A wyprowadzisz nas stamtąd później? A, was trzeba wyprowadzić. No, na tyłach głębokich. Nie chcecie wyjść tymi drzwiami. Raczej frontowymi no, to nie... No, obawiam się, że wychodzenie frontowymi po tym, no, co zrobimy na dole, będzie ryzykowne. Po starej znajomości wyprowadzę cię jednym z bocznych wejść do głębokich piwnic. Dzięki. Ale pamiętajcie, żadnych... Jak oni tam gadają, to ja mam tą kiełbasę ze smakiem. Właśnie, Garchu musi przeżyć, tego nie możemy wstał zapomnieć. I udał się w stronę drzwi znajdujących się obok szyn kwasu prowadzących do sąsiedniego pomieszczenia i widzicie, że tam zszedł po schodach na dół. Po chwili stamtąd wyszedł równie rosły mężczyzna, kręcąc głową, podszedł do szyn kwasu, dostał kufel piwa i udał się w stronę stolika, przy którym siedzicie. Mhm. No taki wam mu głową, stajemy i schodzimy do głębokiej piwnicy. Jo? Pojedzone, popite. Popili? Tak. No, to komu w drogę, temu chuj w dupę, jazda. Schodzicie, jak co tam u was mawiają? Jak sobie życzysz? Niech ci ja będzie! Dziękuję. Nie wiem, skąd u was takie przyśpiewki, ale... I wiecie więc do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie faktycznie w podłodze widzicie schody prowadzące na dół. Kamienne schody prowadzące do wilgotnego pomieszczenia zimnego, chłodnego, kończące się chłodnym tunelem. Nie grzeją tam? Karle, jak w domu, co? Którym to tunelem nieoświetlonym docieracie do drzwi tuż obok, bo tunel jest krótki, drewniany. Kto idzie pierwszy, kto idzie drugi, jakoś tak się ustawiacie, czy wchodzicie na pałę? To właśnie, wchodzimy tak na pałę, czy jakoś tam chcecie się ten... Wiesz, przypudrować nosek, te sprawy. Znaczy... Kto idzie pierwszy? Może... Może ci co widzą tutaj... Ty, bo jak on tam siedzi, bo czekaj, bo jak on tam siedzi, jak on mnie zobaczy, a myślę, że mnie pamięta, jak mu przygwoniłem tym toporem ostatnim razem, to jak mnie zobaczy, to dadyla. No to wszystkich nas przypuszczam, widzą. Dobra, że... ja mogę wejść pierwszy, mam znaczy, to znaczy, ja mogę znowu... A, to jest... Chcesz wyglądać jak jedna z pracownic? Albo jak on, ale ta wersja pierwsza też mi się podoba. O, zrób tak jak on, tylko w wersji żeńskiej. Może poleci nie, na tego nie zrobię. Musiałbym widzieć kiedyś taką. Która by mu nie pasowała. Nie przyglądałem się, za mało detali, za słabo. Poproś o wizualizację. Sądzę, że ma takie w swoim repertuarze. Absolutnie nie, nigdy. I nagle pojawiła się mała taka karlica. Nie, absolutnie nie, nigdy. Nigdy. Dobrze, to w takim razie może po prostu zróbmy tak, że ty pójdziesz pierwszy, przemienisz się, ja pójdę za tobą. Jedną z pracownic? Z jedną z pracownic. Okej. Okay. Ja pójdę za tobą ze względu na to, że może jakoś to przejdzie. A ja pójdę z nimi. A wy za nami, bo... To je zatrudniłem. A to ja to mam robić. Nie rzucać się w oczy. Ty jesteś obstawą. Bo przecież powiedziałeś, że ciebie rozpozna na prędko. No dobra, to będę jeszcze za wami. W końcu. Dobra, jeżeli posiadam jakiś kaptur, jeżeli to jest możliwe, to tak bardziej zarzucę go na... Okej, okay, ty kaptur, ty. Nie, ja po prostu wchodzę na pewniaka, właśnie zatrudniłem dwie kurtyzany. Idę się zabawić. Weź tam zachodzisz, wąsa wam. Po mniejszym iluzją sobie możesz co ty o mnie myślisz? Wchodzicie przez drzwi, tuż obok których stoi Fesmorgild na zewnątrz. W sensie po drugiej stronie. Ze środka słychać jęki, odgłosy rozmów. Korytarz, w który wchodzicie, jest ciemny, rozświetlony tylko kagankami rozstawionymi co kilkanaście metrów i mnóstwo tu alków, bocznych alków, gdzie przysuniętych jedynie półprzeźroczystymi zasłonami, za których słychać jęki rozkoszy. W świetle widać poruszające się ciała w uścisku. Co chwilę ktoś krzyczy, co pewien czas słyszycie rozmowy, które mieszają się ze sobą. Na tym korytarzu, w którym wchodzicie, szerokim korytarzu, jest mnóstwo kobiet, które rozmawiają, bardziej rozebranych niż ubranych. Ich ciała są odsunięte i kuszą wdziękiem. Jest też kilku mężczyzn, którzy rozmawiają, kilka drewnianych stolików rozłożono, siedzą przy winie, rozmawiając albo między sobą, albo z kobietami. Griflet, jak bardzo kusisz? Nie, zasłoń oczy Grifletowi, tam są rzeczy, których nie powinien oglądać młody umysł. I... Nie, takie rzeczy w Laskan się robiło. Wśród tych ludzi widzicie dwie postacie, które... Znaczy jedną postać, którą od razu rozpoznajecie, bo jest to Garchu, stojący frontem do was. Frontem, ale że... I drugi mężczyzna, który stoi plecami do was. Garchu dyskutuje z nim. Mhm. O, coś się przykleiło.
nagle na wasz widok zrobił wielkie oczy. Znaczy na, oczy, na, no poznał mnie, rozumiem, i poznał Meriel. Tak, krzyknął. To oni! Wskazał na was palcem. To ja się rozglądam, patrzę za siebie. A Griffin, ja tylko... też to. Kto? Ten drugi odwrócił się. Ale spoko. W waszą stronę spojrzał, widzicie, mężczyznę w średnim wieku, nieco przygrubawego, w kupieckich szatach. Dobra, bogato ja chcę, zdobionych. Ja chcę go od razu zaatakować zaklęciem. Okej. Okay. Ja tam czy rzucamy na inicjatywę, będzie od razu atak. No jak atak jest, to jest no, bo to i tak po prostu rundę zaskoczenia wypadnie. Dobra, tyle. Trzeba inicjatywę przerzucić. No. Dobra. No dobra, czyli zanim oni zdążą zareagować, wyrywam fletnie z futerału i dmę w nią po prostu. Co w umyśle kupca odbija się zaraźliwym śmiechem. Czyli rzucam zaklęcie ochydny śmiech taszy. On ma rzut obronny. Tak. Z mądrości, prawda? Z mądrości. Tak. 17. Znowu? Ostatnio też rzuciłeś 17. Na rzut obronny. No to jest... A teraz rzucałem słabszą kostką. Kworki są jak krusy, takie kości. Nieskażone myślą i ciężkie dostaje ile obrażeń? No już ci mówię. 3, 6, 7 na pół. 3. Raczej chodziło o to, żeby on po prostu położył się i nie ruszał się ze śmiechu, ale... Chwycił się za głowę, starając się jakby odgonić upiorną potrzebę wybuchnięcia śmiechem. Ale straszny ból, który spowodowałeś w jego głowie, i możliwe, że jego siła woli, uniemożliwiło to. To mam równo 9 metrów w zasięgu po prostu. Krzyknął! Krzyknął! Mówiłeś, że nikt cię nie śledził. Zawaliłeś, bierz ich, to oni. Teraz Griflet. Okej. Okay. Ja pozostaję w roli, żeby nie było. Ja idziesz do alkowy. Ja idę do. Jak ty chciałeś te pomnażać te pieniądze? Czekaj. To było dopiero preludium. No dokładnie. Teraz to widzimy stąd z małym majątkiem. 3, 4. Zobacz jaka ładna. Rzuć na zwinne dłonie. Czy oni nie mają wobec siebie jakiegoś wykrycia iluzji? Musieliby poświęcić akcję. Znaczy mogą być nieufni z bycia samym sobą, ale żeby domyślać się, że to iluzja, no to krzycz ratunku. Musieliby poświęcić akcję. Dobra. Na razie to jest mój maksymalny ruch i teraz zastanawiam się, czy zaryzykujemy. Czekaj, ja to nam się pod stół. Zaryzykuję, wczołgam się pod stół. Tak, zakręca potem w obie strony. O, tak. Wykorzystam akcję, żeby podwoić mój ruch, czyli mam dodatkowe 6 kratek. Garku jest tym, ten, czy tym? Drugim. Tym. To idealnie. To jeszcze podejdę. 1, 2, 3. Ratunku, pomóż mi. Porwali mnie. O, patrz. No, okay. Zdziwiony kupiec zerknął na ciebie, ale czekaj, bo teraz on, wystraszony całą tą sytuacją, rzuć na przekonywania, to będziesz miał utrudnienie. Znaczy bardziej blef chyba. Blef, no, dobra, on, no, będzie tak, miał, on będzie miał ostro. On będzie miał, no, będziesz miał utrudnienie, tak. Bo on jest przerażony całą sytuacją. Rzuć jeszcze raz, masz utrudnienie. Ja mam utrudnienie? Ty masz utrudnienie, bo on jest przerażony całą sytuacją. Okej. Tak. I to jest 11. On będzie chciał mnie sczytać, prawda? Mhm. To ja użyję szczęścia. No. I ja chcę, żeby to był jego rzut. Nie to, co ty wyrzucisz, tylko ten, który ja wyrzuciłem. Tak, no. Zużywam drugi z trzech moich dziennych punktów szczęścia. Okej. Okay. Czyli już widzę, że zdałem. Ile? 7 jest na kości. Aha, chyba, dobra, że okay. Jest fenomenalny w czytaniu dobrze, ludzi. Więc przekonałeś go, pomóż mi, porwali mnie. Krzyknął, sama se pomagaj. Odepchnął cię. Gnojek. Na stolik. Ale ci uwierzył. 2, 3, 4. Ja byłem bardzo przekonujący. Chwila. Oportun. Tak. Ma wszystko, co znaczy, wie. Mogę, nie muszę. I teraz nie wiem, czy wychodzić z roli... Nie, to już jak mnie odepchnął ham, to go będę bił. Dawaj. Pytanie, bo ja dopiero pytaku! Wykonuję... Teraz to mnie zastanawia. Ja wykonuję atak dopiero, kiedy on opuszcza mój zasięg. No, to opuszcza. Czyli już magiczny pocisk bez utrudnienia będę rzucał? W tym momencie, jak on jest tutaj. Bo czyli już nie, bo chodzi mi o to, że póki on jest jedną kratkę ode mnie, zaklęcie rzucam z utrudnieniem. I ale pytanie, to już czy... jesteś odepchnięty dalej. Teraz wyszedł. W tym momencie wychodzi. I czyli rzucam jest. Bez utrudnienia magiczny pocisk, bo on jest... Rzuć bez utrudnienia. Ognisty, przepraszam. Ognisty, aż tak go nie będziemy... Czekam, wyszkolona kurtyzana. Wszyscy proszę?
Wszyscy pierzemy tego kupca zamiast się skupić na garchu. Ile? 19. Trafiłeś. No. Nie ma żadnej zbroi na sobie, jest w stroju kupca. 6. Ognisty pocisk trafił go w plecy, kiedy odbiegał. To go oduczy, źle traktować damy. Damy? Jakie damy? Jesteś kurtyzaną, a nie damą. Krzyknął z bólu, starając się odgonić cokolwiek go trafiło. Bo wiesz, jak to się dzieli. Damy, nie damy, damy, ale nie wam. A ja znam znowu takie, to my, ale nie nam. Typ damy, temu damy, tamtemu damy. Typ kotki, ten nie miał, tamten miał. No tak. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może podwoić. Znika za rogiem. Dobra. Teraz... Kupiec teraz z garchu nie zauważył tego, bo ten mu kazał biec do przodu, w sensie biec w nich, szarżuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? No, chyba tyle. Sześć. Biegnie do was, biegnie do was. Teraz wy. I teraz Meriel. Garchu wyciągnął topór. Meriel. No to w takim razie ja bym chciała, żeby on mi wykonał... No nie mogę się doczekać po prostu. Nie możesz się doczekać? Nie, jesteś się za blisko, to tego nie mogę zrobić. Kurwa. Masz oplątanie? No dobra, no mam oplątanie, ale na razie nie chcę, więc na razie rzucę cierniowym biczem w niego. Jest aż tak długi? 9 metrów. No dobra. Proszę, jest blisko. Jeszcze przybiegł specjalnie, no to proszę cię, to sam zapraszał, no. No tak, jak najbardziej. Sam zapraszał, no to w takim razie widzicie, jak pojawia się, ja materializuje się w powietrzu. Bicz. Tak. On ma rzut obronny, tak? Tak. Ależ to jest z czego? Nie ma rzutu obronnego, bo to jest atak. Mhm. To jest po prostu atak. Czekaj, bo ja nie byłem przygotowany na to, żeby się bić w garchu. Ja chcę go przyciągnąć bliżej. Myślałeś, że co z nim zrobić? Tak, trafiłem. Trafiłam go, 3 metry do mnie przyciągam i oprócz tego jeszcze zadaję obrażenie. Mhm. 6. Max. Trafiłaś więc go twoim biczem, krzyknął z bólu, przyciągnięty nagle ku swojemu zaskoczeniu. Teraz Beldram. Zrób coś! Dobrze. Ja wybiegnę i wpakuję się tu przed nich i spróbuję sieknąć go toporem. Nie zabij mnie! 14. Nie. No to zbił pudło. Twój topór swoim toporem. Okej. Zik. Patrzę, co i wyjdę do domu. Wychodzę. Ucieka. Nie! Kryjąc się ze stołem, dzielnie wychylam za niego łeb. I krzyczę do garchu. Ty parszywy, paskudny, zielonoskóry matkojebco! Żeby ci... Kuśka odpadła! Odbywania w takich burdelach! No i jest to oczywiście zjadliwe szyderstwo. Albo autopsja. Nie. 9. Autopsia to będzie, jeżeli go zabijecie. To też. Dobra, to w tej sytuacji on otrzymuje 1K4 obrażeń psychicznych. Tylko chcesz wysłać na terapię. Czyli 2. I ma utrudnienie w następnym ataku. 20 lat terapii. Dobra. Dobra. Teraz... Griflet. No maleńka. Ja rzucam się w pościg za moim amantem. Okej. Okay. Wybiegł. On tam gdzieś czy poleciał. Czy twoja iluzja znika? Nie, bo to nie jest czar, który potrzebuje koncentracji. Tylko zobaczę, czy to, kiedy to rzuciłem sztuczkę, nie pierdol od kurtyzany. Upewnię się. Zginąć od kurtyzany? Znaczy się sztuczka nie jest z koncentracji, więc nie... Nie, przebranie się czy coś... Trwa przez czas działania czaru albo do chwili, w której zakończysz, tego nie zrobiłem. Nie, wydaje mi się, że powinno być okej. Okay. Czyli Griflet w przebraniu kurtyzany rzuca się w pościg za uciekającym kupcem. Nie, nadal jestem kurtyzany. Oddawaj pieniądze! Nie zapłaciłeś! Widziałem, że skręcił w prawo, więc mogę tam.
Raz, czy on dwa, gdzieś tam dalej pobiegł, tak? Trzy, cztery, stoi? Pięć i teraz wybiegasz za róg. Za róg. Mężczyzna podbiegł do końca tego korytarza, który gdzie... Tu są drzwi, znaczy wejście, ale zamknięta krata. Widzisz, że szarpie się z nią. Ja tylko dokończę mój ruch. Czy... Aha, bo to się dzieje jakby w trakcie, kiedy ja biegnę. Kto zamknął te drzwi? Pomocy mordują! Mordują! Bandyci mordują! Widzisz to. Masz okazję zareagować szybko. Co robisz? Jeszcze w sumie nie wykorzystałem akcji. Zastanawiam się, czy ja go mogę jakoś odciągnąć albo zrobić coś innego. Znaczy, mogę go dobić zawsze, ale to niekoniecznie o to chodzi. Mógłbyś rzucić iluzję, że drzwi zostają płomieniem na przykład, żeby się od nich odsunął. To nie jest najgorszy pomysł. To zamieniał się w węża albo jakieś inne. Pomniejsze iluzje zaoczę tylko zasięg 9 metrów. Możesz zrobić sześć taką iluzję, kratek, że znikają w ogóle. Ile mnie dzieli od niego? 6. 6. Czyli możesz to zrobić. Mógłbym tak spróbować zrobić. I to spróbuję zrobić. Okay. Spróbuj. Dobra. A on rzuca. To się dzieje. On rzuca przeciwko iluzji, tak? Tak. Musi przebić 13, żeby wiedzieć, że 21. Wie, że to iluzja. Że to iluzja. Szarpie się z nimi i nagle... Wtedy ona jest dla niego przejrzysta. Przejrzysta, okej. Okay. Więc wydawało mu się, że to węże szybko je przejrzał. Tą iluzję twoją. Nagle po drugiej stronie kraty pojawi się, wyłania się z ciemności, z mroku stamtąd postać ubrana na czarno, zakapturzona. Słyszysz głos tego kupca, jak mówi nerwowo: dzięki Bogom, szybko, Ramon, otwieraj, ratuj mnie! Ramon, otwieraj! Nagły błysk sztyletu między kratami. Trafia go między żebra, w brzuch. A trzeba było się odsunąć, no. Jakby dałem mu. Mężczyzna trafiony robi krok do tyłu, zaskoczony, zdziwiony. Przerażenie pojawia się na jego... Najpierw strach i zaskoczenie pojawia się na jego twarzy. Po czym nagle... pada na ziemię, brocząc krwią, zaś postać zakapturzona znika w mroku tak szybko, jak się pojawiła. Kiedy podchodzisz do mężczyzny, widzisz, że na całym jego ciele... Znaczy, jeszcze w tej turze nie będę mógł. Okej, okay, dobra, przepraszam. Teraz... Garchu, bierze zamach w ciebie z utrudnieniem, tak? Tak, z utrudnieniem. Dwie czternastki. No to i tak nic. Czekaj, no bo 14 na samej kości. A. 19. No to trafiam. Skubany jest silny. Silny, ale głupi. Oj tam, oj tam. Cztery. Trafił cię toporem, poczułeś uderzenie, siłę uderzenia przez zbroję. Teraz Meriel. Dobrze, to w takim razie ja spróbuję go zaatakować jeszcze raz wywołaniem płomienia. Dobra. Znaczy się jeszcze raz zaatakować, a nie, nie... Burn, baby, burn. Trafiłaś. Ale fajnie, będzie się palił. Kolega. No dokładnie. No. Przypadkowo, że tam, wiesz, drzewa i las ładnie płoną. Pali się to... na jeden, tak? Jak bardzo się ile? Zapalił. Bardzo. Ile? Siedem. No to... Siedem. Buchnęły płomienie z twoich rąk, uderzy w niego ognisty pocisk, który trafił, krzyknął z bólu, zaskoczony. Chyba jeszcze ławkę zapaliłam. Nie no, ławka to... Beldram. Beldram, no to... Toporem go. Spróbujemy, może tym razem trafimy. No, no nie, 9. Uchylił się przed ciosem twojego topora. Coś mi nie idzie. Mi idzie za dobrze. Teraz ja. Czekaj. To nie powinno. No tak, tak, tak. Przypomnę wam, że jego trzeba Pauza. Obezwładnić, nie zarąpać. Okej, okay. To tym razem unoszę fletnie do ust i... Poprzeczną? Muszę przestać to mówić, to flet poprzeczny jest. Dobrze, więc unoszę flet poprzeczny do ust. Twój ulubiony. Tak jest. I wygrywam kolejne zaklęcie, tym razem rzucając ohydny śmiech Taszy na półorka i musi dać mądrość. 3. Wcześniej też chyba na niego rzucałem. Na kość. Nie, wcześniej rzucałem na kupca. Dobra, to on sfejlował, w związku z czym otrzyma 3k6 obrażeń, co w naszym wypadku oznacza 13, a także jeśli nie zdał rzutu obronnego, to jest obezwładniony do końca trwania czaru, nie mogąc się podnieść.
śmieje się. Podnieś, tak, on po prostu wpada w niekontrolowany śmiech. Nie będzie mógł się z innego powodu. Krzyknął z bólu, chwytając się za uszy. Krzycząc, umierał, kiedy w jego głowie eksplodował twój czar. Śmiejąc się. Padł martwy z wyszczerzonym uśmiechem na ustach, zasłaniając się uszy rękami. Ten widok będzie prześladował was prawdopodobnie do końca życia.